Mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową od 100 lat. Musimy wdrożyć kolejne ograniczenia. Nie jest tak, że my możemy sobie powiedzieć, odkładamy wybory. Większość zakładów pracy, szkół, instytucji kultury, sportu jest dzisiaj zamknięty. Ja się martwię bardzo o moją mamę. Proszę, żeby nie wychodziła z domu. Tak powinny się odbyć. Przed nami ten najgorszy okres. Zbliżającą się zwiększoną falę zachorowań. Wybory powinny się odbyć. Nie możemy narażać naszych współobywateli. Te osoby są zdecydowanie najbardziej narażone na śmierć. Zbliżają się już pierwsze terminy, żeby te wybory się odbyły.